Rozwiąż równanie. Ponieważ po lewej stronie równania mamy wielomian trzeciego stopnia, musimy znaleźć w jakiś sposób przynajmniej jeden z pierwiastków tego wielomianu, aby rozłożyć ten wielomian na czynniki. Wykorzystamy do tego twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny i p i q są liczbami całkowitymi, względnie pierwszymi, to P jest dzielnikiem wyrazu wolnego A0, a Q jest dzielnikiem AN. Aby skorzystać z tego twierdzenia, musimy mieć wielomian o współczynnikach całkowitych. Zwróćmy uwagę, że w naszym wypadku wszystkie współczynniki są całkowite, więc możemy z niego korzystać. I teraz, jeżeli ten o ile ten wielomian posiada pierwiastki wymierne, to będą one postaci P przez Q i P będzie dzielnikiem wyrazu wolnego. A Q będzie dzielnikiem wyrazu przy najwyższej potędze. Wypiszmy więc wszystkie dzielniki wyrazu wolnego, czyli P będzie należało do zbioru. Dzielnikiem szóstki jest 1 oraz minus 1, dwójka oraz minus dwójka, trójka oraz minus trójka i szóstka i minus szóstka. Q. Jest to dzielnik współczynnika przy najwyższej potędze, czyli nasze Q ma być dzielnikiem trójki. Wypiszmy więc wszystkie dzielniki trójki, dzielniki całkowite, czyli mamy plus minus 1 i plus minus 3. Teraz nasze potencjalne pierwiastki wymierne będą postaci P przez Q, przy czym muszą to być ułamki w postaci skró skróconej. Czyli każdy z elementów ze zbioru P będziemy dzielić przez każdy z elementów ze zbioru Q. Czyli mamy 1 przez 1, dostaniemy plus minus 1. 1 przez 3 to jest plus minus 1 trzecia. Dalej. 2 przez 1 to będzie plus minus 2 i 2 przez 3 to będzie plus minus 2 trzecie. 3 przez 1 plus minus 3. I 3 przez 3 to jest plus minus 1, ale to już mamy zapisane, więc nie ma potrzeby zapisywać tego po raz drugi. I 6 na 1 to będzie plus minus 6, 6 na 3 to jest plus minus 2, ale to już też mamy zapisane, więc nie zapisujemy tego po raz drugi. Więc w tym zbiorze znajdują się potencjalne pierwiastki wymierne. Jeżeli w tym zbiorze nie ma pierwiastka wymiernego, Oznacza to, że nasze, nasz wielomian nie ma pierwiastków wymiernych. Będziemy więc sprawdzać po kolei, które z tych, która z tych liczb być może jest pierwiastkiem tego wielomianu. Zaczniemy od jedynki, czyli może zapiszmy w od jedynki. Będą to, będzie to oczywiście suma współczynników, czyli mamy 3 minus 14 plus 13 plus 6. Dostajemy 8. Czyli oczywiście nie jest to liczba równa 0, więc szukamy dalej. Teraz w od minus 1, czyli pod każdego x stawiamy minus 1, to mamy 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej, minus 14 razy minus 1 do drugiej, plus 13 razy minus 1 i plus 6. Minus do nieparzystej zostaje, czyli mamy minus 3. Minus do parzystej znika, czyli mamy minus 14. Stąd mamy minus 13 i plus 6. Widzimy oczywiście, że nie będzie to 0. Więc możemy sprawdzać dalej. Teraz sprawdzamy 1 trzecią, czyli liczymy W od 1 trzeciej. Czyli teraz pod każdego x stawiamy 1 trzecią, dostaniemy 3 razy 1 trzecia do potęgi trzeciej, minus 14 razy 1 trzecia do potęgi drugiej, plus 13 razy 1 trzecia i plus 6. Dostajemy 3 razy 1 dwudziesta Minus 14 razy 1 9 plus 13 3 i plus 6. Poskracajmy jeszcze. Czyli z pierwszego działania dostaniemy 1 9. Następnie mamy minus 14 9 plus 13 3. I plus 6. Więc dostajemy minus 13,9. To może sprowadźmy to do wspólnego mianownika, więc też w mianowniku niech będzie 9. Mianownik pomnożyliśmy przez 3, czyli licznik również przez 3. Dostaniemy 39. I plus 6. I po wydziałaniu dostaniemy 26,9 plus 6. I już widzimy, że nie będzie to liczba równa 0. Więc sprawdźmy dla minus 1 trzeciej. Więc policzmy W od minus 1 trzeciej. Czyli teraz możemy wziąć te same liczby, tylko tam, gdzie była potęga nieparzysta, e, będziemy mieli znak przeciwny. Czyli tu będzie minus 1 dziewiąta. Tam, gdzie była potęga parzysta, zostaje bez zmian, czyli minus 14 trzecich. I tu ma, będziemy mieli minus 13 trzecich i plus 6. Czyli dostaniemy minus 15,9. Tu sprowadzimy do wspólnego mianownika, czyli mamy 9 w mianowniku, w liczniku 39 i plus 6. Więc dostaniemy minus 54,9 plus 6. Czyli dostaniemy minus 6 plus 6, co nam daje 0. W ten sposób znaleźliśmy pierwszy pierwiastek, jest on pierwiastkiem wymiernym, wynosi minus 1 trzecia. Być może nasz wielomian ma jeszcze inne pierwiastki wymierne, natomiast nam wystarczy informacja o tym, że 1 trzecia jest pierwiastkiem tego wielomianu i będziemy to dalej wykorzystywać w zadaniu. Teraz, kiedy już wiemy, że pierwiastkiem wielomianu jest, Liczba minus 1 trzecia. Wykorzystamy twierdzenie bezu do rozłożenia wielomianu po lewej stronie na czynniki. Stwierdzenia wiemy, że liczba A jest pierwiastkiem wielomianu W wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian W jest podzielny przez dłuan X minus A. Czyli jeśli my mamy pierwiastek tego wielomianu, wiemy, że minus trójka jest pierwiastkiem tego wielomianu. To wiemy też, że wielomian ten będzie się dzielił bez reszty przez dwumian x minus nasze a, czyli w naszym wypadku minus 1 trzecia. Czyli będzie się dzielił przez wielomian x plus 1 trzecia. Do dzielenia wykorzystamy schemat Hornera. Czyli tworzymy tabelkę, tu wpiszemy pierwiastek wielomianu, przez który będziemy dzielić, czyli pierwiastkiem tego dwumianu x plus 1 trzecia jest minus 1 trzecia. Następnie tutaj będziemy wpisywać pierwiastki, przepraszam, współczynniki naszego wielomianu, czyli od najwyższej potęgi mamy współczynnik 3, czyli to jest od potęgi x do trzeciej. I dalej idziemy za każdym razem o stopień niżej, czyli tu będzie. Współczynnik stojący przy x do drugiej, czyli w naszym wypadku minus 14. Dalej przy x mamy 13 i na końcu wyraz wolny, czyli 6. I rozpoczynamy procedurę. Pierwszy współczynnik spisujemy na dół. Następnie mnożymy minus 1 trzecia razy 3, to nam daje minus 1. A następnie dodajemy minus 14, dodać minus 1 to jest minus 15. I procedurę po powtarzamy. Minus 1 trzecia razy minus 15 to będzie plus 5. I dodajemy. 13 plus 5 daje nam 18. I znowu powtarzamy procedurę. Minus 1 trzecia razy 18 to będzie minus 6. I dodajemy. Na końcu wychodzi nam 0. I liczby, które dostaliśmy na dole, są to współczynniki wielomianu, który powstaje po podzieleniu naszego wielomianu przez dwumian x plus 1 druga. I teraz są to współczynniki zawsze o stopień niżej. Czyli jeżeli tutaj był x do trzeciej, to teraz tu mamy x do drugiej. Tu będzie x, a na końcu mamy wyraz wolny. Czyli tą lewą stronę równania możemy teraz zapisać następująco. Przy x do drugiej będzie trójka. Przy x będzie minus 15. No i wyraz wolny to jest 18. I aby z powrotem otrzymać nasz wielomian po lewej stronie, musimy go pomnożyć jeszcze przez dwumian x plus 1 trzecia. I to ma wynosić 0. Kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0? Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest 0, czyli każdy z nawiasów przyrównujemy do 0. Z pierwszego nawiasu dostaniemy 3x kwadrat minus 15x plus 18 ma wynosić 0, a z drugiego nawiasu mamy x plus 1 trzecia równa się 0. Z drugiego równania oczywiście dostajemy nasz pierwiastek minus 1 trzecia, natomiast yy, pierwsze równanie musimy rozwiązać. Ja może je przepiszę jeszcze, czyli mamy 3x kwadrat minus 15x plus 18 to jest 0. Mamy równanie kwadratowe, czyli liczymy deltę. b kwadrat minus 4ac. b to jest współczynnik stojący przy x, czyli minus 15 do kwadratu, minus 4 razy a, czyli razy 3, i razy c, czyli 18. Stąd dostaniemy, że delta wynosi 225 minus 216, czyli dostaniemy 9. Stąd pierwiastek z delty to jest 3. Ponieważ delta jest dodatnia, dostaniemy dwa rozwiązania naszego równania, czyli x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli w naszym wypadku 15 minus 3 przez 2 razy a, czyli przez 6. Dostajemy 12 na 6, co nam daje 2. I x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli to będzie 15 plus 3 przez 6, czyli dostaniemy 18 na 6, czyli 3. Więc mamy trzy rozwiązania naszego równania, czyli x znajduje się w zbiorze minus 1, 3, 2 i 3.